Mogłaby mi pani powiedzieć, gdzie znajdę książkę Sadzonki i sadzenie? Kto się zaraz zabierze? Słyszałam, że o nią pytał. Musimy po nią wstać. Masz rację. Idź po nią. Dokładnie. Ty po nią idź. To twoja wina, więc ty idziesz. No, zrób coś! Hej, złapałam ją pierwsza! Ale ja trzymam ją mocniej! Jeszcze się przekonamy! Ha! Podnieś ją, kucek! Nie mogę jej dosięgnąć! A ja mogę! Kucek, dokąd on poszedł? Tam jest, po twojej prawej! Potrzebuję tej książki! Ja też jej potrzebuję! Po co ci ta książka? A tobie po co? Bo to dla mnie najważniejsza książka na świecie. Dla mnie jest to wiele ważniejsza, puszczaj! Kto ją kupuje? Nie ona! Co to za książka? Pokaż nam okładkę! A o czym ona jest? Kto ją napisał? Pokaż ją! Kucek! Może coś zrobisz? Magiczny fotelu? Daj mi coś, co pomoże Eni. Bilet gwiazdowy? Widzisz? To zwyczajny fotel! Kucek, gdzie jest książka? Ja ją kupiłem! Nie! Ten gość ucieka! O nie, nie ma szans! Wsiadaj! Te kółka też znalazłeś w fotelu? No, jeszcze to! Od razu czuję się bezpieczniej. A jeśli nie jest chora? Może po prostu jest nieszczęśliwa? Musi z kimś porozmawiać. Zabiorę ją do behawiorysty. To brzmi jak spory wydatek. Powiedz, czym taka kura miałaby się martwić? Przecież rewelacyjnie się nimi zajmujesz, kochanie. Kiedyś tak myślałam. Może nie dałam jej kartki urodzinowej? Tutaj jest! Za nim! Można tym jechać szybciej? Spróbujmy. Ten fotel można rozkładać? Jakim cudem odkryłem to dopiero teraz? Jedyne, czego mu brakuje, to funkcja masażu. Co za wspaniały fotel! Nie da się nim sterować! Owszem, da się! Wow, ludzie przychodzą do księgarni z przedziwnymi rzeczami. Chyba się zacięła. Wiadomość z ostatniej chwili. Właśnie obserwujemy emocjonujący pościg, w którym biorą udział samochód oraz dziewczynka z kucykiem, którzy jadą na wygodnym fotelu. Wszystko zaczęło się od ostatniego egzemplarza najważniejszej książki na świecie. Ciekawe, jak wjadą na autostradę. O, kucek, zaraz uderzymy w szlaban! Wcale nie! Mamy bilet gwiazdowy! Tak! Nie trać wiary w fotel! Szybciej! Nie! Nie oddam jej! Pomóż nam, magiczny fotelu! Wiem, jak go zatrzymać! Ach, dlaczego tak zależy ci na tej książce? Dlatego, że... George Bramley jest moim ojcem! Przecież to mój tata, chwila! Bramley? Szukałem jego książki w księgarniach od ponad 7 lat! Ale tę książkę napisał George Bramley! Co? Sadzenie i sadzonki? Nie, sadzonki i sadzenie! O, pomyliłem tytuł. Możesz ją wziąć. Eni, udało się! Dzięki mocy magicznego fotela!